Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, prasa kłamie, szczególnie komunistyczna prasa kłamie, a najbardziej to już kłamie komunistyczna prasa amerykańska. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, no, o filmikach, które praktycznie rzecz biorąc są zawsze demonetyzowane. Cenzura istnieje, no oczywiście lewactwo po prostu zawsze cenzuruje, no i w Ameryce nie ma nic inaczej. No to się wszystko zmienia, ale powoli. Sąd Najwyższy teraz wydał parę takich wyroków czy opinii. No i trzeba pamiętać, że sąd no to nie ustanawia prawa, tylko sąd interpretuje prawo. Komuniści się przyzwyczaili przez ostatnie 50 lat, że sąd jest po prostu partyjny. I teraz cała ta sytuacja z Bidenem, z administracją Bidena, z tymi głosowaniami, no to komuniści się nauczyli się, że mogą osiągnąć wszystko poprzez używanie sądu. To się zmienia. Prasa kłamie, no ja kłamie. Prasa teraz to ciągle teraz codziennie się słyszy, że wojna jest na skraju wojny bratobójczej, na skraju wojny cywilnej, że nadchodzi walka zbrojna, no, można powiedzieć, no, ale wojna, tak jak posłuchać, poczytać prasy i tam środki masowego przekazu, no to wojnę wypowiedział Sąd Najwyższy całej Ameryce, całemu narodowi. No lewacy nie zwracają uwagi, że cały naród, no to jest pół narodu konserwatywna i pół narodu jest socjalistyczna i że to nie ma jednej Ameryki. W Ameryce, tak jak w Polsce też nie ma jednej Polski. Są socjaliści i są konserwatyści. W Ameryce jest identycznie. No i teraz jest ta deklaracja. Tytuły są nieprawdopodobne. Washington Post, czyli to jest ta gadzinówka, to jest szmatławiec komunistyczny właśnie z Waszyngtonu. No to jest najbardziej lewacka gazeta, jaka tylko może być. No i oni właśnie powiedzieli, że Sąd Najwyższy zadeklarował wojnę z nowoczesną Ameryką. Czyli każdy chce być nowoczesny, konserwatyści też chcą być nowocześni, no czyli komuniści mówią, że cała Ameryka, no to nie jest prawda, bo również jest taka też artykuł był taki, że radykalny Sąd Najwyższy zadeklarował wojnę z 14 poprawką do Konstytucji. A poprawka do Konstytucji, no to jest prawo do sądowej procedury i do równości w całych tych procedurach sądowych. No bo o co to chodziło? Roe versus Wade, czyli Roe versus Roe przeciwko Wade, no to chodziło o to, że kobiety w 1963 roku, Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, popatrzył na konstytucję, no i teraz w tej konstytucji tam było napisane, no, że jeżeli kobieta chce mieć skrobankę później niż jakiś tam okres czasu, no to na poziomie federalnym, na poziomie stolicy, na poziomie konstytucji ma prawo. No i teraz w 2022 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że w zasadzie prawo do skrobanek, no to powinno być określane powinno być regulowane, czy prawo powinno być ustanawiane na poziomie stanowym. Także stan ma prawo ocenić. No, statystyka, ogólnie rzecz biorąc, tak żeby uspokoić wszystkich,
i lewice, i prawice, no to skrobanki były, są i będą. Ogólnie rzecz biorąc, w Ameryce statystycznie 80% skrobanek w Ameryce jest przeprowadzane przed szóstym tygodniem. Tak, także ten przed szóstym tygodniem 80% jest robione. 94% skrobanek jest robione przed 11 tygodniem ciąży, czyli w zasadzie 80%, no to jak kobieta nie ma dwóch okresów, no to już wie, że jest w ciąży i się decyduje na ten zabieg. Te dodatkowe 15%, no to czeka następne, powiedzmy tam miesiąc czy półtora, no ale powiedzmy 95%, no to jest robione przed 15 tygodniem życia płodu i to jest to, co w wielu stanach po prostu pchają to te prawo, żeby po braku czterech miesiączek, kiedy już serce bije, nie można było zrobić skrobanek. Czyli na co to się przedstawia? No na to się tłumaczy, że po prostu politycy chcą, żeby jeżeli skrobanka ma być zrobiona, no to właśnie tak jak 80% czy 95% może być zrobiona w tym okresie. Nie przypuszczam, żeby no może i będzie jakieś jeden czy dwa stany, które kompletnie tam zabronią, no ale to raczej nie będzie żadnego z tych stanów. No i teraz powiedzmy, no i te kłamstwa, te nieustanne kłamstwa. Vanity Fair, no to kłamie na przykład na temat, była taka sytuacja z zachodniej Virginii przeciwko Ministerstwu Środowiska. No i oni w zasadzie kłamią, że no piszą głosy w prasie, to są takie, że Sąd Najwyższy wydał wojnę przeciwko rządzeniu, tak, czy przeciwko rządowi. No a Sąd Najwyższy po prostu stwierdził, że Ministerstwo Środowiskowe nie może wydawać zarządzeń na temat czystości powietrza, no bo nie ma tego autorytetu i że to kongres musi ustanawiać prawa. No a oczywiście lewacy, ci wariaci zieloni, wariaci środowiskowi takie właśnie rzeczy piszą. No nie amerykański szmatławiec, czyli Guardian to jeszcze najlepszą zrobił przesadę z tym wszystkim. Oni napisali, że Sąd Najwyższy zadeklarował wojnę z przyszłością Ziemi. Także straszą tych biednych 15, 18, 20 latków tą Gretę z tej Szwecji jedzącą zieleninę, zagłodzoną ogólnie rzecz biorąc dosyć dzikie dziecko. No i miliony takich dzieciaków jest, no i ale żeby Guardian takie rzeczy wypisywał, no to po prostu się w głowie nie mieści. Co to za bitwa? Jest wojna. Wojna z kobietami, z Ameryką, z ziemią, z równością społeczną, czy z rządzeniem. No, jest to wielka przesada. Jak człowiek sobie pomyśli, że ta prawdziwa wojna cywilna, secesyjna, czy ta odłączeniowa z 1962 roku, to było coś złego, no to teraz jest 10 razy gorsze. No i skąd ci ludzie, którzy to piszą, skąd oni to kombinują? To jest po prostu histeria. To jest histeria, która jest nieprawdopodobna. No, teraz jedyne, co jeszcze brakuje, to żeby pisali, że Sąd Najwyższy wydał wojnę z systemem słonecznym. Sąd Najwyższy wydał wojnę z kosmosem. Rząd Najwyższy wydał wojnę ze wszystkim. No głupota, tak? Głupota to po prostu nie ma granic. To jest nieustanne takie szmatławe szczucie i udzenie jednych przeciw drugich. No to jest, trzeba popatrzeć, że
te 50 lat, te ostatnie 50 lat tego systemu sprawiedliwości, no i cały ten aktywizm polityczny, to jest spowodował, że dzisiejsi młodzi, no ludzie do 20, 30, 40, 50-latkowie nawet, oni są odporni i do tego, żeby zrozumieć, jaka jest idea sądu, co sąd powinien robić. No i podstawowa sprawa dla każdego normalnego to jest to, że sąd po prostu powinien popatrzeć na prawo, na paragrafy, na te wszystkie ustanowione przez kongres, no i interpretować, jeżeli jest jakaś sytuacja, czy ta sytuacja ma takie znaczenie, czy ma inne znaczenie. I w sumie sąd, no to musi zinterpretować te prawo, zamiast żeby robić prawo. Przez ostatnie 50 lat sędziowie robili prawo tak, jak im to pasowało. I na dzień dzisiejszy, no to po tych wyrokach czy opiniach Sądu Najwyższego, to jest szokujące. To jest szokujące, że sąd nie może zrobić prawa. I dla nich to jest jakaś agresja. To jest agresja przeciwko socjalizmowi, to jest agresja przeciwko lewactwu, no bo oni się przyzwyczaili. Oni się przyzwyczaili po prostu do tego, że zawsze osiągają albo w ten sposób, że sąd wymyśli prawa tam, gdzie ich nie ma, albo po prostu stłamsi prawa tam, gdzie one są. To wszystko w zależności od linii partii, od, no tak jak w komunizmie, tak? Cokolwiek komitet centralny nakaże, no to później się pojawia w sądownictwie. W sądach przychodzili sędziowie, w czasach PRL-u po prostu skazywali tych niewinnych bojowników o Polskę, no a dzisiaj oni albo ich dzieci, czy wnukowie, czy wnuczki są w zarządzie Polski, tak samo jak i w Ameryce są tacy przekupni ludzie, przekupni sędziowie. I oni tak się przekonali do tego, że sędziowie mogą decydować i pchać prawo, czy ustanawiać prawo w jakimkolwiek kierunku, że sąd, szczególnie najwyższy, był traktowany jak przedłużenie ramienia komunistycznej partii Ameryki. Oni po prostu to wszystko uwierzyli. Sędziowie przez te 50 lat, no to byli sojusznikami po prostu lewactwa, no albo jako tacy przyjaźni sojusznicy, przyjaźni alianci, czy po prostu byli jako takie przedmurze twierdzy przeciwko konserwatystom, przeciwko republikanom. Cokolwiek republikanie robili, no to Sąd Najwyższy po prostu był po linii komunistycznej i robił to, co partia kazała. No i to się wszystko tak się zrobiło, tak jest, jak jest. No i oni zaczęli wierzyć. Lewactwo zaczęło wierzyć, że ten ich postęp, te wpychanie, wmuszanie w naród, w społeczeństwo, w kraj, w cały świat tego, co sąd nakaże zamiast kongres. No bo jak to się odbywa? Ten Sąd Najwyższy, no to ci sędziowie to są nominowani przez prezydenta, no ale prezydent jest wybierany na 4 lata albo na 8 lat. Ci ludzie się tak, powiedzmy, nie wymieniają za często, bo nie umierają. Jest jakaś taka fala, jest jakaś zmiana. No teraz proporcje są takie, że jest 6 konserwatystów i 3 komunistów. No i te wszystkie te normalne sprawy, właśnie szczególnie ostatnio, no to zostały przegłosowane. No przychodzi teraz
jedna super lewaczka, czarna sędzina do Sądu Najwyższego, no ale to też numer jest, bo sędzia w zasadzie zrezygnował, czy powiedział, że on odejdzie, no bo to jest dożywotnia fucha. Jeżeli powiedzmy zostanie wybrana zastępczyni na jego miejsce i on się zgodzi na tą nominację. No i wybrali radykalną sędzinę, w zasadzie komunistkę. Ona nawet, jak się spytali jej, czy ona może powiedzieć, co to znaczy kobieta, no to ona powiedziała, że nie jest biologiem. Także murzyńska sędzina, która będzie w Sądzie Najwyższym, ona nie może powiedzieć, co to znaczy być kobietą, no bo nie jest biologiem. Także cała ta ideologia przez 50 lat, no to Sąd Najwyższy się w zasadzie tak ustawiał z komunistami. No oni mają dobre pensje, oni mają dożywotnie pensje. Ale ogólnie rzecz biorąc, to większość była tych lewaków tam była wpychana. Teraz ostatnio, przepraszam, doszło do większości konserwatyści. No i to jest właśnie to dobra sprawa, że ta ideologia się kończy. Ta ideologia się kończy, bo no sędziowie nie mogą myśleć, że są przedłużeniem armii ramienia komunistycznego. Oni po prostu muszą patrzeć na prawo, no i muszą patrzeć w świetle konstytucji. Jeżeli oni wydają jakieś fałszywe i nieprawidłowe decyzje, no to później tak się kończy. Jak się kończy? To jest niemożliwość normalnego działania w normalnym kraju. I do tej pory to było tak, że komuniści zawsze osiągali swoje. Albo biegli do sądu, żeby sądy zmieniły to, co kongres ustanowił, albo po prostu biegły do sądów, żeby zaakceptować to, co inaczej nie mogli osiągnąć. No cała ta sytuacja, powiedzmy, ten była sytuacja, która te skrobanki odkręciła. No nie tyle odkręciła, co przesunęła w ręce Stanów. No to było bardzo głośne, no ale to było w sumie prawidłowe. To ludzie, wyborcy mają mieć wybór. No i teraz to jest najciekawsze, że komuniści to jak kali. Kali ukraść krowę dobrze, kalemu ukraść krowę niedobrze. I dlaczego tak jest? No jak teraz chodzi o skrobanki, no to oni wszyscy biegają, krzyczą: moje ciało, mój wybór. Ale kiedy ludzie biegali i krzyczeli, że nie chcą szczepionek, bo mówili, że moje ciało, mój wybór, no to komuniści krzyczeli, że nie macie wyboru, musimy was wszystkich zaszczepić, a jak nie, to idziecie się do więzienia albo jesteście wywalani z pracy. No druga ta sprawa, którą Sąd Najwyższy zdecydował, no to chodziło o posiadanie i noszenie broni w Nowym Jorku. No i Sąd Najwyższy powiedział, że Konstytucja amerykańska dotyczy każdego obywatela Stanów Zjednoczonych, czy mieszkającego czy w Teksasie, czy w Nowym Jorku, i jeżeli ktoś chce posiadać broń i nosić broń, no to nie, stan nie może tego zabronić. No i lewacy teraz właśnie krzyczą, szczególnie w przypadku tych idiotycznych morderstw masowych, no ale to są bandyci, tak? Bandyta, no to nie jest uczciwy obywatel. Trudno rozmawiać z komunistami, kiedy oni nie rozumieją, że kierowca za kółkiem, za kierownicą, nie pijany, ale który kupił alkohol, no to nie jest taki sam, jak ktoś, kto kupił alkohol i wypił. No też
Sąd Najwyższy zdecydował o tym, że trener może przyklęknąć na uczelni w czasie zawodów i się pomodlić. No, lewactwo ma ciężki czas teraz, żeby zaakceptować to, że Sąd Najwyższy to po prostu patrzy się na prawo i interpretuje prawo, a nie robi prawo, bo komuniści tego potrzebują. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie. Głosujcie na normalnych, gdziekolwiek jesteście. Zdrowia dla normalnych.